За długo siedziałem w kościele religijnym. I tak zasiedziałem się, że już zaczęła mnie śmierdzić i moje życie, i te okoliczności, w których byłem. I nie pasowało mnie to wszystko, i modliłem się, prosiłem Jezusa rozwiązania na to. I Jezus zaczął proroczo do mnie mówić przez sny. W nocy miałem sen, rano obudzałem się, wstawałem, modliłem się, prosiłem tłumaczenia na ten sen. I Jezus dawał mnie zawsze tłumaczenia, i później to tak i odbywało się w moim życiu. Jezus pokazał mnie najpierw, że On, że zaufam i weźmę się za Niego. I przez te wszystkie burze, że On mnie będzie chronił w tych burzach i pokazał, że nie tylko mnie jednego uratuje, a jeszcze tam niektórych ludzi. Później pokazał mnie, że w tym kościele religijnym ludzie siedzą i tylko są, szukają, zaangażowani w swoje sprawy, szukają czegoś swojego i po prostu nie mają czasu, żeby pójść za Jezusem, że załatwiają tylko swoje sprawy. I On mnie pokazał, że ja muszę zaufać Jemu i pokazał mnie drogę, którą muszę pójść. I ta droga idzie przez ocean do Niego, wiarą, po wodzie. I ta woda była bardzo przezroczysta i było jak lusterko, bardzo gładka. Nie było żadnych fal, nic nie było. I nad ziemią, tam gdzie ten kościół był, były chmury, było tak szaro. A tam dalej w oceanie, to tam świeciło się słońce i bardzo mocno świeciło się. I wkrótce po tym śnie zaufałem Jezusu i poszedłem za Nim, zastanowiłem się, że iść za Nim wszędzie, co by nie działo się w moim życiu, a naprawdę dużo rzeczy się dzieją. I On zaczął mnie po kroku z tego wyprowadzać i w każdy raz jakieś trudności powstają, ja mówię: Jezus, prowadź Ty mnie tą drogą. Ufam Jemu i On mnie prowadzi tą drogą. I nie za długo trafiłem tu do Was, do Kościoła Mocy. I od razu jak trafiłem tutaj, i od razu naprawdę jeszcze mocniej Jezus zaczął działać w moim życiu, wzmocnił mnie, dał mnie sił, żeby opanować siebie, to na czym długi czas nie mógł opanować, po prostu bo nie miałem sił, bo po prostu naokoło siebie miałem takich ludzi, którzy cały czas żyli jakimiś kompromisami i którzy do końca nie angażowali się w to powołanie i w tą walkę, do której nas powołał Jezus. I jak przyszedłem tutaj do Kościoła Mocy, Artur mnie powiedział, co będzie robił. I po tygodniu tego, jak on mnie powiedział prorocie, co będzie robił, tak i odbyło się na ewangelizację przy Złotych Tarasach. Podeszła do mnie, kiedy Artur mówił, głosił słowo, podeszła do mnie kobieta, która ma bardzo duży biznes, sieciowy marketing. Oni tam jakieś suplementy z Rosji tam właśnie sprzedają. I ona w tym sieciowym biznesie już dawno i naprawdę bardzo bogata. I mówię, że jestem bardzo ziemska, ale też powiedziała mnie o swoich relacjach z Bogiem, które ona przeżyła. I powiedziałem jej, dlaczego tak było. Powiedziałem jej, że każdy człowiek, który woła do Boga, prosi o czymś, Bóg jego słyszy i daje mu szansę. Robi to, co on prosi, żeby człowiek doświadczył swoje relacje z Bogiem, żeby doświadczył, że Bóg jest żywy, a nie po prostu religią i obrazem. Ona to przyjęła, ale telefonu nie odbiera i do kościoła nie przyjechała, bo jej nie pasują te twarze, te ludzie, którzy to są narkomany i to wszystko. Nie patrz na ludzi, nie patrz, jak oni wyglądają, jakim oni byli, a spójrz to, co teraz Bóg robi z nimi. Potem pojechałem do Niemiec, akurat wtedy, kiedy było nabożeństwo w centrum miasta. Przykuło mnie Zygmunda, byłem w Niemczech wtedy po pracy i też tam w hotelu, jak spałem nocy, miałem sen, że Jezus wziął mnie i mówi, że chodźmy na jezioro, coś ci pokażę. Przychodzę z Nim na jezioro i tam naokoło rośnie trawa, tam drzewa i tam trochę w wodzie, tam jakieś drzewko takie było nieduże. I my idziemy i patrzymy tam na wodę, nie wiem, On mnie nie powiedział, co On mnie chce pokazać. Idziemy
I słyszę, że tam coś tam, woda, coś tam trochę, taki lekki, lekki, taki szum. I ja do niego mówię, o, słuchaj, patrz, tutaj on. I widzę wąż, taki bardzo duży, bardzo ładny, bardzo mocny. I widzę, że on kogoś duszy tam i kręci się. Zrozumiał, że to jest diabeł. I zrozumiał, że on jest naprawdę bardzo ładny i ma bardzo dużą siłę. I stoję, patrzę, i mnie jakieś małe takie wąże z ziemi, z tej trawy wychodzą i kusają mnie za nogi, żalą mnie. A ja patrzę na to i mówię, że nie, na mnie to nie działa w ogóle, w żaden sposób, bo jestem z Jezusem. Możecie robić wszystko, co chcecie, na mnie to nie działa w ogóle. I stoję pewnie przekonany tego. Obudziłem się, zacząłem się tam modlić w hotelu i później miałem słowo od Jezusa, że on mówi, że tak, te małe wąże, oni ciebie żalą, ale tak, to na ciebie nie działa w żaden sposób. Ale jeżeli tak wydaje się, że pozwalasz, że oni dużo raz ciebie żalą i stale ciągle, to nastąpi taki moment, kiedy już tej odtruty zbierze się duża koncentracja w twoim ciele, ty spadniesz tam wody i ten diabeł, on już będzie ciebie dalej duszył. Ja pytam o niego, dobra, a jakie rozwiązanie, żeby tego nie było, żeby nie dopuścić do tego? Wiecie, co zaczął robić? Duch Święty mnie pokazał, wstaję na modlitwę, on mnie wypełnia, kiedy modlę się, mnie napełnia chwała Jezusa i zaczynam po prostu tańczyć w domu. Nic się nie gra, nic nie włączam, po prostu mam taki stan duszy i zaczynam tańczyć. Zaczął tam w hotelu tańczyć i mocno tańczyć. I mnie Duch Święty pokazał, że kiedy tańczysz, ty wykrywasz duchową walkę, ty rozbijesz tych wszystkich demonów, po prostu duszysz ich wszystkich. Im mocniej ty tańczysz, tym mocniej ty ich duszysz, ty więc i po prostu nie pozwalasz im, żeby oni ciebie zwalili, napełnili tą koncentrację tej trucizny. Po prostu nie pozwalajmy. Wtedy diabeł, on jest głodny, zły i on tam zaczyna oburzać. I po prostu nie musimy mu pozwalać tego robić. I teraz dwa dni miałem też sen. W piątek miałem sen, z czwartka na piątek miałem sen, że przyszedł do rzeki i woda bardzo przezroczysta i płynie tam ryba i ja łapię tą rybę. Kiedyś u mnie takie sny były o kasy. Jak łapię ryby, to zarabiałem dużo kasy. Вот. A ten raz myślę, o, no zarobię kasy też znowu. Coś tam będzie się działo. I później następnej nocy, z piątka na soboty, też miał sen, że leży siebie tak na luzie, taka trawka, rzeka przezroczysta i widzę, że ryby pływają takie neonowe, świecą się takie bardzo ładne. I ja taki na luzie i mnie się nie chce robić jakieś ruchy takie wolne i tak myślę siebie tylko, a muszę tamto narzędzie rzucić i to ona złapie się. Tylko pomyślałem o tym i świnia wyskakuje do mnie z tej rzeki. Ja patrzę, obudziłem się, stał i modlę się. Pytam Jezusa, o co chodzi? On mnie mówi, że powiedziałem ci, że będziesz łowił ludzi przez Artura, że będziesz chodził, głosił ludziom, łapał tych ludzi jak tą rybę. Ale jeżeli będziesz na luzie, nie będziesz aktywnym w swoim życiu, w kościele, wszędzie. Jeżeli nie będziesz w ogóle w relacji z Jezusem, nie będziesz aktywnym, nie będziesz do końca angażować się, to po prostu cały czas cię będą wyskakiwali demony i nie będziesz robił to, do czego powołałem ciebie. I wczoraj Basia zaprosiła nas na tę konferencję ateistów. Ona rozwaliła tam im całą platformę, ona po prostu wzięła, pokazała im władzę, jaki Jezus mocny. I oni tam krzyczali, piszczali, im to nie odpowiadało. Później oni nas zaprosili na obiad. Naprawdę, kiedy byliśmy na tym obiadzie, doświadczyłem te czasy, kiedy Jezusa wołali na obiady faryzeusze. I to było to samo. Siedzieliśmy z nimi, rozmawiali.
Мели флацитом Иисуса. Они у нас начали плакать, просить, не мовчи венцы о Иисусе. Юж сидимы мельчими ниц не мовими, а они поменьше собом. О, Иисус, Иисус, Иисус. И сами начинаем рассказывать, что он тем, я арко мови, слухай, пач, мы юж ниц не мовими, а они мовим только о Иисусе. И начинаем нас ангажовать в то всичко. И позже там та Каща, лидерка того руху польского, которая пречивка католических костелов, пречивка то, что там еще дзеє, там, познаете правду, человек вам там называешь, не помню. Они все уж у меня в громе знакомых сам. И все с ним демон до мне, у них очи стали, как у вонжа, такие вонские пионовые. И она до мне мовит, что за те грехи, которые мне Иисус вибачил, уж не мам за то вины, что за то пойти в пекло. Я бачу, а она до мне кричит, идешь в пекло. А я так спокойно мовлю, кламешь, то неправда, не иди в пекло. Я ее отпустила, и она уж сидит такая, сама уж не зрозуміла, что это было. И мовлю, сори, припрошу, я жартовала. И то мам такий внесок, що направди через то, що повідчив Бог, то, що мовив Артур, то, що Бог мовив через Артура, то все сповнилося і сповнилося далі в моєму житті. І той останній сен був о то, що не можемо, кожен мав своє повелання, що не можемо бути на лузі, якось себе відпущити, чи якось, направди, що просто бути на лузі. Бо бендом вискакували демони.